Weronika Zduńczuk oraz kanał Audio Opowieści zapraszają do wysłuchania opowiadania napisanego w ramach wyzwania pisarskiego Wściekłe pióra Słońce powoli skrywało się za pagórkiem, pozbawiając miasteczko blasku. Wszyscy mieszkańcy tej wioski szykowali się do powrotu do domu. Był jednak jeden, który wcale nie szedł w stronę chatki. Młody chłopak o kasztanowych włosach szedł przez cmentarz. To miejsce było praktycznie opuszczone. Zdawało się, że zapomniane przez ludzi. Przypadkiem odkrył ten teren podczas spaceru po mieście i pomyślał o zrobieniu zbiorowej mogiły ku czci jego rodzinnej wioski, która ucierpiała parę lat temu. Chyba powinien się cieszyć, nie? Zmierzał do grobu, który postawił na końcu cmentarza, prawie że stykał się z granicami lasu. Nagle zatrzymał się zszokowany. Raczej nie spodziewał się gości, a duchy przecież nie istniały. A jednak ktoś stał przy tym konkretnym grobie. Sięgnął po miecz, który był przepasany do lewego boku, i zaczął stawiać ciche kroki. Jeszcze trochę i będzie tuż za jego plecami. Nagle zerwał się wiatr i tym samym poderwał do ruchu czarną pelerynę, a kaptur, który miał założony na głowę nieznajomy, zsunął się. Zamarł w miejscu, tuż, parę kroków przed nim. Dawno się nie widzieliśmy, mój mały lisie. Odezwał się obcy. Wciąż dobrze się skradasz. Mój mały lisie. Tylko jedna osoba mogła go tak nazwać i nie żyła od lat. Wspomnienia zalały jego mózg, ale najbardziej skupił się na ostatnim, jaki miał z tą osobą. Mój mały lisie, nie dawaj się tak łatwo pokonywać, uśmiechnął się starszy brunet. Nie moja wina, że taki silny jesteś, prychnął młodszy i usiadł na kamieniu. Jak nabierzesz sił, to pokonasz nawet wielkoluda, zaśmiał się cicho. Kiedyś cię nauczę, ale nie teraz. Choć już lepiej, późno się robi. To... to musiała być pomyłka. To... to ktoś podobny do niego. Tak było. Jednak mimo wszystko cofnął się kilka kroków wstecz, wciąż trzymając rękę na rękojeści miecza. Nim zdołał wyjąć broń z pochwy, przeciwnik już był przy nim i dłonią powstrzymał ruch. Schylił się do ucha bruneta i szepnął. Uważaj, bo się pokaleczysz, braciszku. Spojrzał mu w oczy. Nie było mowy o pomyłce. To musiał być on. Ty, ty żyjesz, sapnął. No pewnie. Zadowolony z siebie odsunął się od bruneta. Jego starszy brat naprawdę żył. Czytał Wojciech Cieślawski.